Jak twórcy gier korzystają na dramach? Ostatnio żeśmy oglądali, jak twórcy gier korzystają na przeprosinach, na męczennictwie, no nie? Ciekawe, jak tutaj temacik o dramach będzie rozwinięty. Jak twórcy gier korzystają na dramach? Złe. Światełko zmienimy. No cóż, powiedziałbym, że to zależy przede wszystkim od tego, czy my w tej dramie uczestniczymy. W końcu słynne powiedzenie polskie mówi, gdzie dwóch się bije, tam czas to pieniądz. A jak wiemy, z plebanii przecież nie odmawia się, gdy pieniądz woła. Tak jest też w grach, może przede wszystkim nawet w grach, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Pogadajmy dzisiaj o tym, jak twórcy wykorzystują zamieszanie, by zyskać, zarobić jak najwięcej. Zapraszam. Minęło zaledwie kilka dni od słynnej afery paskie audio, która wyniknęła z tego, że Sony zmuszało graczy do tego, żeby zakładali konta na PSN-ie, mimo że mieli grę na przykład na Steamie. I to rodziło dużo problemów, no bo przecież PSN nie jest dostępny we wszystkich krajach. Ostatecznie gracze wygrali. Fala negatywnych recenzji wymusiła na Sony wycofanie się z tragicznego pomysłu, ale zniszczenia już się dokonały. Helldiversi mają ten jednak plus, że nie mają klona czy bezpośredniej konkurencji, do której gracze mogą w każdej chwili przeskoczyć. Tego samego nie mogli jednak powiedzieć twórcy Escape from Tarkov. Unheard Edition. O ironio, ale ta nazwa się kiepsko zestarzała, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło. No ale właśnie tak brzmiał tytuł edycji specjalnej Escape from Tarkov. Dodatkowa broń, zasoby, rozbudowany ekwipunek, podkręcony startowy dla niektórych skilli i wiele innych bajerów. Ta wersja to nic innego jak zmiana gry w Pay to Win, gdzie większe szanse mają ci, którzy zapłacili $250. $250! Siana. 250, rozumiecie to? $250! Nie, tyle to nie, Paweł, co ty? Za to, żeby być lepszym graczem w grze, znaczy lepszym, po prostu mieć boosta, wcale nie... Akurat w przypadku Tarkova to nie ma co myśleć o tych $250, bo za cząstkę tylko tego możesz sobie kupić eleganckiego jakiegoś ESP albo jakiegoś inne haksy, z którymi dosłownie... W każdym meczu masz co najmniej jedną osobę, która lata na pełnych haksach, na jakimś widzeniu przez ściany, na jakimś radarze, na czymś takim, więc wtedy też możesz być lepszym graczem w Escape from Tarkov, bo Battlestate Games w pełni jakby akceptuje to i jest mnóstwo całe wywiadów z hakerami na YouTubie, którzy mówią, że Escape from Tarkov jest najłatwiejszą grą do manipulacji, nie mają praktycznie żadnego oporu, żadnego anti-cheata, żeby ingerować w pełni do rozgrywki. Jesteście lepszymi graczami, jeśli macie grę pay to win i zapłaciliście za to, żeby wygrać. Jesteście po prostu... A w ogóle ludzi, którzy cheatują w grach online, kompetytywnych, multiplayer, powinno się do gułagu zsyłać. Oczywiście gracze byli wściekli i poza falą krytyki postanowili zadziałać portfelami, szczególnie, że to nie jedyne, co wkurzało ich w tej grze, która od lat zmaga się choćby z problemami z hakerami, czy dla niektórych słabą optymalizacją. I tak oto zyskali mocno twórcy Greyzone Warfare. Początkowo gracze wręcz nazywali grę klonem, ale jak się okazuje, odkryli w niej masę ciekawych feature'ów, których brakowało w Tarkovie, jak choćby frakcje, czy elementy kooperacji. Tak więc masa graczy przeskoczyła z jednego FPS-a do drugiego, co oczywiście nie oznacza, że Greyzone Warfare jest grą bez wad. W końcu to wciąż Early Access. No bardzo Early Access, niedogotowany Early Access, o tym już sobie gadaliśmy, ale Greyzone Warfare, czy Greyzone Warfare rzeczywiście, bardzo bym chciał taką symulację przeprowadzić, gdzie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to by było, gdyby Greyzone Warfare, bo zakładam, jestem przekonany, że oni mieli plan później wypuścić Greyzone Warfare. Jeszcze tak pewnie z miesiąc, dwa, trzy, może nawet, ale stwierdzili, że o, jest drama z Tarkovem, ludzie są pod... Będzie o wiele łatwiej zaskarbić sobie kawałek tego ciasta, no nie? I zrobili to teraz, no i czy skorzystali na tym? 25 tysięcy, 71 tysięcy pik na Steamie, 19 tysięcy 8 minut temu. I tak, ile ma na przykład Honshudun? 14 tysięcy. Kurczę, no biorąc pod uwagę, jakim starociem jest Hunt, jak niewiele pod względem mechanicznym albo pod względem takiego, no, nowości gameplayowych pojawia się w Huncie, no bo Hunt tak naprawdę od 4 lat to jest tylko rozwój cash shopu i jakichś tandetnych eventów, co oczywiście nie ujmuje Huntowi, świetny design audio, bardzo fajna stylistyka,
Ale no, uważam, że gameplayowo mocno odstaje od innych tytułów, jest po prostu za prosty, za mało rzeczy tam jest do robienia. No to nadal to wygląda, że no nie wiem, czy bym to uznał za sukces. Nie wiem, ile oni kopii sprzedali, też oni mają te trzy tiery. Jakby to było, gdyby oni poczekali jeszcze z 2-3 miesiące i trochę bardziej dogotowali tą grę. No bo nie oszukujmy się, w Grey's Own Warfare jeszcze całe mnóstwo rzeczy brakuje, zarówno takiego wypolerowania jak movement postaci czy AI przeciwników, jak i też pod względem kontentowym tam jest po prostu tego mało, aczkolwiek, tak jak mówiłem, potencjał jest, wierzę, ale czekam. Czekam, spokojnie czekam, za 6 miesięcy sobie wrócę na YP-ka, zobaczę jakie będę miał odczucia z gierki, jak za 6 miesięcy wrócę i jak szybko deweloperowie będą w stanie skapitalizować na zastrzyku gotówki, którą otrzymali z tego, że się władowali we wczesny dostęp. A właśnie, a jak ta Arena Breakout? To jest w ogóle ten? Nie pokazuję tych danych. No bo to jest chyba jakaś zamknięta beta teraz, nie? W tej Arenie Breakout. Czy to już wyszło? Nawet nie wiem. Ale ta Arena Breakout to jest temat na zupełnie oddzielny film. Też o tym możemy sobie pogadać pod tym względem, że no mi Arena Breakout totalnie nie podchodzi. Zajeżdża taką tandetną chińską podróbką Tarkowa, która jest bardziej przystępna dla normickiego gracza, z chociażby tymi wskaźnikami twoich teammate'ów nad głową, czy no taka bardziej arkadowa po prostu. Jeszcze monetyzacja na to będzie ciężka wrzucona, no bo to jest Tencent bezpośrednio, więc swój launcher mają. Ale to już wyszło, czy to są jakieś beta testy? Ja nawet nie wiem. Ja Arena Breakout, nie. Obejrzałem trochę materiałów, obejrzałem trochę gameplayu i to nie jest FPS dla mnie. To mi zajeżdża za bardzo wszystkimi tymi FPS-ami, którymi totalnie gardzę. No tak, no wiem, no, że zamknięta beta, ale każdy praktycznie dostał kluczyk. No ale no jednak no nadal zamknięta beta, nie jest to wczesny dostęp. Nigdy za to jeszcze nie zapłacił pieniędzy, rozumiem. I no okej, okay, kumam. Mimo to wielu graczom to nie przeszkadza i dali jej szansę. Tak też jest z wieloma innymi grami, które zyskały na tym, że po prostu były podobne do innej gry, która w tym momencie została znienawidzona akurat przez graczy. Pamiętacie jeszcze czasy z Cyberpunkiem? To nie. Wtedy CD Projekt był uznawany za firmę nieskazitelnej reputacji, który nie może absolutnie nic zrobić, co zaskoczyłoby graczy, czy zadziałałoby na ich To też było strasznie debilne stwierdzenie przez motłoch graczy, bo na jakiej bazie CD Projekt Red miał taką stelarną pozycję dewelopera? Bo co, bo Wiedźmin 3 dobry, Polska górą? No jakby, no okej, okay, no wyszedł im Wiedźmin 3, ale to nie zmienia z faktu, że raz, że to była tylko jedna gierka, poprzednie ich tytuły, no to powoli budowały do tej pozycji orgazmicznej jak Wiedźmin 3, ale nadal Wiedźmin 3 też miał swoje problemy i też był bardzo długo łatany, żeby był stabilny. No nie? Więc ja bym nie porównywał statusu, jakie mieli CD Projekt Red i bardziej to się wychodziło od graczy, którzy po prostu emocjonalnie do tego podchodzili, a nie na bazie analizy historycznej. Tylko no nie porównywałbym im na przykład z Rockstarem, którzy mają track record dekad, dosłownie dekad raz, a porządnie gier, które trzęsą rynkiem, trzęsą po prostu, nie? Znaczy tak, no wiem, że free to play będzie Arena Breakout, ale chodzi o to, że tam ten cash shop, no tam będzie cash shop w chińskim stylu, nie? Tam ludzie się zesrają, jaki tam będzie cash shop w pierdolony. Nie, no ja Arena Breakout na pewno odpuszczam, jakby to nie jest gra dla mnie ani gameplayowo, ani pod względem charakteru, także no nie, hatfu na Arena Breakout. Oczywiście zdarzały im się wpadki, ale prawie zawsze wychodzili z nich bez żadnych obrażeń. Wiedźmin 3 był przez wielu uznawany za najlepszą grę RPG wszechczasów, więc przecież no co może pójść nie tak w przyszłości, prawda? Firma bardzo sprytnie wykorzystywała ten fakt, by jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję, choćby wyśmiewając wpadki swoich większych konkurentów, takich jak EA czy Ubisoft. Do tego wielokrotnie powtarzali, że w przeciwieństwie do tych kolosów, oni nie zmuszają swoich pracowników do niczego, nie ma tam absolutnie żadnego crunchu. Gracze chętnie im przyklaskiwali, uznając, że Cyberpunk na premierę będzie grą pozbawioną jakichkolwiek wad. I oczywiście, Cyberpunk teraz jest już zupełnie inną grą niż na premierę. CD Projekt naprawił w dużej mierze to, co miał naprawić. Wydali też wspaniałe Phantom Liberty. Jaka jest więc teraz ich strategia, by wybić się jeszcze bardziej? Oczywiście, dogryzanie innym firmom. Tak też było miesiąc temu, gdy wytykali Ubisoftowi nazywanie Skull & Bones grą AAAA. Jasne, jest w tym dużo racji, ale czy naprawdę oni powinni takie rzeczy mówić? W każdym razie CD Projekt to kolejny. Wydaje mi się, że CD Projekt nie odniósł wystarczających obrażeń, żeby wyciągnąć wnioski z Cyberpunka. Raczej
schylałbym się ku temu, że oni z racji tej swojej strategii męczennictwa i tego, że o, zobaczcie, jak ciężko prowadziliśmy przez ostatnie 3 lata, żeby naprawić to, co nie powinno być sp***ne w pierwszej kolejności, to mogą nawet pomyśleć, że tędy droga, nie? Że na zasadzie, a później się zrobi, później się załata, a dobra, zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, a dobra, zobaczymy, co ludzie powiedzą, a później tak zrobimy to, co uważamy za słuszne, czyli to, co przyniesie nam największe korzyści finansowe, nie? No bo to już jest ten poziom korpo, że na pewno na to zwracają uwagę najbardziej. Przykład tego, jak twórcy wykorzystują dramy po to, żeby nikt o nich nie zapomniał. Nasz polski gigant jest jednak również bardzo dobry w czymś, czym również wyspecjalizowało się Hello Games. Mianowicie chodzi o wkurzenie graczy po to, żeby później naprawić grę i gracze to poświęcenie mocno chwalą. Nie żeby to była zaplanowana z góry taktyka, ale tak po prostu było z No Man's Sky. Przed premierą wielkie oczekiwania, obietnice większe niż It Just Works Todda Howarda, no chociażby multiplayer, a na premierę okazało się, że większość z tego to okropne, słodkie kłamstewka. Twórcy wykorzystali fakt, że gracze mieli ogromny hype na tę produkcję w taki sposób, że cóż, po prostu naprawili grę, ale w przeciwieństwie do CD... No ale tak wygląda w dzisiejszych czasach sprzedaż, że ludzie się sami nakręcą i nawet jak im tego nie dostarczysz, to i tak włożą ci hajs do kieszeni. I mimo, że ponarzekają i tak dalej, no to ludzie nie potrafią już głosować portfelem. Ludzie głosują portfelem na jedno, a później narzekają na to, dziwiąc się, dlaczego tak jest. Ciekawi mnie, czy CD Projekt Red, gdy porzuci Red Engine, będzie miał mniej problemów pracując na Unreal Engine 5? Wydaje mi się, że na pewno tak, z samego względu nawet nie, czy Unreal Engine jest lepszy, czy gorszy, czy coś takiego, ale po prostu pod względem czasu i zasobów, które oni musieli poświęcić na pracy nad Red Engine, na tworzeniu go, ulepszeniu, dostosowaniu go i tak dalej, nie? Jasne, że jest też ten taki learning curve pod tym względem, że oni muszą przystosować się do pracy na Unreal Engine 5, ale myślę, że to będzie o wiele łatwiejsze niż praca na Red Engine. Ja tam uważam, że bardzo dobrze, że oni się angażują w Unreal 5 i będą mieli przez to więcej czasu i więcej zasobów, żeby rzeczywiście skupić się na grze, a nie na infrastrukturze, na której stoi gra. O wiele bardziej skryci i powolni. Odległość pomiędzy premierą gry a naprawdę dużymi update'ami była spora. Czy to lepsza taktyka niż naszych rodaków? Myślę, że nie, ale i tak zadziałała. No Man's Sky jest teraz oceniany o wiele lepiej niż na premierę. Z pewnością wszyscy już widzieli trailer GTA 6 i pewnie kojarzycie, a nawet jeśli nie kojarzycie, to za chwilkę zobaczycie to ujęcie i skojarzycie człowieka, którego można nazwać cosplayerem Jokera. Czy to zwykły bieg okoliczności, że ten... Ze wszystkich Jokerów to on zdecydował się być cosplayerem Jokera od Jareda Leto. Matko jedyna! Przecież Joker od Jareda Leto był tak kiepski, że nawet w rankingach Jokerów go nie uwzględniają. Tak wygląda. Ta, jasne. To nie pierwszy raz, jak kłócą się z kimś nieco bardziej znanym o to, czy użyli ich wizerunku, czy nie. Wydaje mi się, że to mógł być zabieg celowy, bo takie dramy często żyją swoim własnym życiem. Gość pewnie przegra sprawę sądową, a o grze będzie jeszcze głośniej. Prawdopodobnie też dramy były główną strategią marketingową Rockstara, jeśli chodzi o grę Bully. No bo pomyśl... Kurde, jestem przekonany, że Rockstar ma tak dobry sztab prawników, którzy każdy kruczek, każdą możliwość przewidzieli w takich sytuacjach. No bo wiadomo jest, że oni się wzorowali na wydarzeniach takich newsowych z ostatnich lat, tworząc tą groteskę świata chociażby do trailera GTA 6. I na 100% tam prawnicy wszystko jest tak pozmieniane, że nawet jeśli ten Joker, który tam siedzi nachlany, przećpany, czy nie wiem, czym on się zajmuje, nawet jeśli on by zebrał wystarczająco środków, żeby mieć jakiegoś dobrego prawnika, który by to zebrał do kupy i go reprezentował w sądzie o to, że oni bezprawnie użyli jego wizerunku, to na bank Rockstar jest w stanie odbić każdą piłeczkę. Że nie, bo tutaj jest kurwa to zmienione, to jest tak zmienione, to jest tak przedstawione, to jest inaczej, to jest inaczej, dziękuję bardzo, do widzenia. Także no nie ma opcji, że Rockstar przy takiej wielkości i przy takim doświadczeniu, jaką mają, by się tym nie zajęli. Gra o licealiście, który jest istnym semiksem, do tego bije się z innymi, a co gorsza, o zgrozo dla pewnej grupy społecznej, może całować się zarówno z chłopakami i dziewczynami. Ajajajajaj! W zasadzie pamiętam, że ktokolwiek opowiadał mi o Bulim, zanim w niego zagrałem, mówił, że albo to GTA, tylko że w liceum, co szczerze mówiąc nie do końca mi tu pasuje, ale drugie tłumaczenie już owszem, bo zwykle ludzie opowiadali mi o tym, ile to szalonych, kontrowersyjnych rzeczy można robić w tej grze.
chciałbym Bully'ego 2 albo chociaż remaster, albo remake raczej, remake, nie remaster, remake 1. Kurde, giga dobrze by było, ale wątpię, że Rockstar się tym zajmuje, no bo po co mają się zajmować czymś takim? Nawet jak to by było epickie, jak mogą w GTA 6 nad online'em popracować, który zarobi 10 razy więcej niż sprzedaż kopii gry Bully. Nie tylko zresztą fani gry to zauważyli, bowiem wiele krajów miało problem z zaklasyfikowaniem Bully'ego. Jedni twierdzili, że to gra dla nastolatków, inni, że jedynie dla dorosłych. Powodowało to sporo kłótni i protestów ze strony mocno konserwatywnej części społeczeństwa w niektórych krajach. Przypomina wam to jeszcze jakąś grę, która reklamowała się w zupełnie taki sam sposób. Jaja se szmato robisz? Po prostu podpisz ten... Ach, Postal. No oczywiście, że chodzi o Postala. Ale o nim to chyba nie muszę mówić nic. Wy już sami dobrze wiecie, jaka ta gra jest i czemu tyle ludzi... Piękna. ...zagrało. Piękna jest ta gra. To w ogóle nie... Kurwa, ciekawe, czy jakby dzisiaj wrzucić gameplay z Postala na YouTube'a, to czy od razu by wleciał żółty dolar. Jestem przekonany, że tak. Tam się takie rzeczy od... Jest jakaś rzadka taktyka, jeśli chodzi o gry, natomiast wydaje mi się, że jest coraz trudniej tego typu akcje promocyjne prowadzić, jeśli można to nazwać akcją promocyjną, no ale tak, marketing jest tutaj zaangażowany, ale coraz ciężej ze względu na to, że góra zazwyczaj w korporacjach naprawdę słabo patrzy na tego typu zagrania. Takie mam przynajmniej wrażenie, że przez coraz większą poprawność ciężko jest prowadzić. No, bo zrobiłbyś taką gierkę i jeszcze jakiś płatek śniegu by się zesrał na Twitterze, że jego uczucia zostały, albo inne zaimki zostały obrażone. No, niestety tak to teraz wygląda, że wszystko dąży do tego, żeby było ujednolicone, miałkie, niewyraziste i zapomnij o kontrowersji, czarnym humorze, czymś, co może być dla kogoś niewygodne. Widzowie, pakujemy torby i jedziemy w Bieszczady, w pizdu. Kampanie reklamowe bez sprzeciwu z góry. Inaczej było jednak w 2006 roku, kiedy to twórcy Hitmana reklamowali grę seksownymi zwłokami w magazynach o grach. O kurwa! Zapomniałem o tym! Ja pierdzielę. I to było chyba też nawiązanie do tego, nie? Do American Beauty z tym, z Kevinem Spacey, jeśli dobrze pamiętam. Kurde, bez kitu, no dzisiaj to by nie przeszło fest. I to nawet nie chodzi o to, że to jest martwa kobieta, tylko chodzi, znaczy przedstawiona jako martwa kobieta, nie, że to jest kurwa zdjęcie martwej kobiety, wiecie o co chodzi. Tylko zaraz by było, że seksualizacja, że w ogóle, o Boże, uda. Przedstawiających metodę egzekucji zawierały półnagie kobiety zabite przez Hitmana. Mnie to osobiście śmieszy, ale swojego czasu wiele magazynów gamingowych i nie tylko mocno krytykowało tę kampanię za seksualizację zwłok. No nie wiem, dla mnie to po prostu gra słówek w stylu typowego twojego starego, no bo hehe, wiecie, szokująca egzekucja, bo baba se leży w wannie pokopana prądem. Niemniej zadziałało i o grze stało się głośniej. Wróćmy jeszcze na chwilę do CD. Wiem, wspominaliśmy o tej filmie wiele razy, ale to jest idealny przykład w innej aferze, innej dramie, której rozegrali sprawę naprawdę mądrze. Pamiętacie może Securom albo Denuvo? A co to jest, Heniu? Po hebrajsku pisze! Co to jest? Te zaawansowane systemy zabezpieczeń gier miały być idealnym rozwiązaniem antypirackim. W końcu korporacje mogły otrzymać jeszcze więcej pieniążków. No, tylko że nie. Okazało się, że nawet kupując grę legalnie, oba te systemy powodują rzesze problemów dla osób, które faktycznie zgodnie z prawem wydały ciężko zarobione pieniądze. Gracze byli wściekli i szukali innych rozwiązań, niekoniecznie etycznych. Nie bez powodu spor był najbardziej piraconą grą 2008 roku. Coraz więcej osób zwyczajnie zwracało też gry do sklepu. Sytuację tę wykorzystał choćby CD Projekt, tworząc platformę GOG. Na ten moment to już jeden z największych tego typu. Polska górą, polski GOG, tylko ta wiadomo. A teraz co? No a teraz jest w kulturze graczy praktycznie zaimplementowane to, że kupujesz jakąś gierkę i patrzysz na zegarek, żeby w 2 godzinach się zmieścić, żeby ewentualnie ją zwrócić i pasuje. Stojący na równi poziomem z platformami wielu innych firm gamingowych, a to w większości właśnie dzięki nienawiści graczy do DRM-ów. Na sam koniec wspomnę o oczywistości, jaką jest Star Citizen. To gra, która korzysta na tym, że jest taka sama jak autostrada A4 z Katowic do Krakowa, czyli nigdy nie zostanie ukończona.
Cholera, ile oni jeszcze tych remontów będą robić? Masakra i te ceny. Produkcja rozpoczęła się w 2011 roku. Jasne, to było lata temu, ale do dziś, mimo że nie interesuje mnie mocno ta produkcja, to co jakiś czas o niej słyszę. I to właśnie przez media, które wypominają jej non-stop bycie w fazie produkcji. No i to tyle. Czy przyszły wam jeszcze jakieś inne przykłady? No Star Citizen i Ashes of Creation to są chyba największe takie przykłady gier MMO, które niebotyczne kwoty zebrały poprzez crowdfunding i wsparcie głodu graczy za czymś wielkim, epickim, gdzie będą mogli się zagnieździć na nawet nie na przygodę, tylko na życie. Jestem ciekaw, kto wygra tą koronę największego przedsięwzięcia Molocha, który cholera wie tak naprawdę, czy dowiezie. Jakby ja nie chcę krytykować Star Citizena, bo pewne rzeczy, które oni pokazują, bardzo dobrze się zapowiadają, ale chyba największym problemem Star Citizena to jest to, że oni tak ogromne pieniądze otrzymali, a jednocześnie ich wizja jest tak rozległa i tak ambitna, że ja nawet nie wiem, czy jest to możliwe, żeby to zrealizować pod względem, nawet jakby mieli, nie wiem, 1000 osób pracujących nad Star Citizenem i najlepszą technologię, to nie wiem, czy to jeszcze jest czas, że oni w jakichś sensownych ramach czasu są w stanie dostarczyć to, co obiecują. Coś tam sobie oglądałem Star Citizena, kiedyś może zagram, jak wyjdzie ten Squadron Commando, czy jak to tam się ma nazywać, ten single player taki. Ale chyba prędzej zagramy w Ashes of Creation, bo pod koniec roku ma być Alpha 2. A to też jest taki Star Citizen, tylko że w fantasy. Chciałem zagrać w dokończenie Star Citizen, ale chyba się nie doczekam. No właśnie też wydaje mi się, że ja na pewno się nie doczekam, bo jestem stary, no nie? Ale wydaje mi się, że ta gra to jeszcze minimum 10 lat będzie w takim developmencie i no nie zbliży się do tej wyidealizowanej wizji gry, którą miała ona być, albo będzie. Które mogłyby znaleźć się na dzisiejszej liście. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja tymczasem znikam. Dzięki za oglądanie. Się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem.